Cześć, tu Ernest! W tym filmiku odkryjemy sekrety nowej mapy sezonu trzeciego, zaczynając od największych zmian, a kończąc na mniejszych, ale równie ciekawych sekretach. Ruszajmy! Po wydarzeniach z poprzedniego eventu pojawiły się nowe miejscówki, niektóre zostały bardzo zmienione, niektóre zniknęły z mapy Fortnite, a sam kształt wyspy zmienił się. Największą zmianą na mapie w tym sezonie jest pojawienie się całkowicie nowego, grzybowego biomu. Grzyby. Wszędzie grzyby. W sercu tego biomu znajdziemy wodospady rzeczywistości z wielgachnym drzewem rzeczywistości. Drzewo to zawdzięcza swoją postać dzięki mocy punktu zerowego, który rzeką dostarcza energię do drzewa. Drzewo uzyskaną energię emituje jako światło w korzeniach, pniu i gałęziach. Co ciekawe, drzewo rzeczywistości ma taki sam efekt rozkwitu kwiatu lotosu, jaki miał punkt zerowy podczas eventu zonu 6 rozdziału 2. Korzenie drzewa rozciągają się naprawdę daleko, jak na przykład te, które sięgają nawet jaskini. Twórcy gry dali nam znać, że przez cały sezon będziemy obserwować wpływ drzewa rzeczywistości na inne części wyspy. To oznacza, że korzenie dosięgną jeszcze kilku innych miejsc i być może ten biom się powiększy. Sama miejscówka jednak skrywa jeszcze jedną tajemnicę. Przy zwiedzaniu jaskini za wodospadem, za zawalonym przez kamienie przejściem, można usłyszeć dźwięki nieustającego kopania. Jakby ktoś lub coś, co znajduje się po drugiej stronie głazów, próbuje się przez nie przekopać. Możemy temu komuś lub czemuś pomóc się wydostać. Z relacji pewnego pętlarza wiemy, co jest po drugiej stronie. Uwaga! Nagranie może być szokujące dla niektórych odbiorców. I jeszcze jedna uwaga, spoilery! Pomimo dużej wytrzymałości kamieni można je bardzo łatwo rozwalić samochodem z doczepionym pługiem. W środku tego pomieszczenia możemy spotkać zaginionych pomagierów ducha i mroku, których nie widzieliśmy w świecie Fortnite od sezonu 7, a także jest tutaj obcy. Gdy społeczności Fortnite uda się zniszczyć te kamienie mające 5 trylionów zdrowia, zostaną oni uwolnieni. Nowy biom urozmaicony jest nowymi roślinami i ich gatunkami, a także nowymi metodami poruszania się. Po małych, świecących się grzybach możemy się odbijać jak na odbijaczach, a wyskok z kapelusza takiego grzyba regeneruje nam 15 HP lub osłony i daje nam ochronę przed upadkiem. Wystrzelenie się wyładowuje go na parę sekund i aż się nie naładuje z powrotem, nie będzie przywracał ani zdrowia, ani osłony. Wyskok ze świecących grzybów, które znajdują się na drzewie rzeczywistości, zapewniają nam jeszcze większy wyrzut dzięki wirowi powietrza wokół korony drzewa. Do poruszania się po tym nowym biomie przydatne są także lilie, po których można skakać jak żaby, a także powracające gejzery. Nowy biom grzybowy nie był zbyt przyjazny dla lepkiego lasku. Grzyby, które wyrosły w tym miejscu, zniszczyły wiele domów, a restauracja Taco została w połowie wystrzelona w powietrze. Jedyne budynki, które nie ucierpiały, to stacja paliw, niebieski domek, który teraz stoi na podwyższeniach, oraz ten żółty domek. Wyspa, a konkretnie ten biom, ma inny kształt niż w poprzednim sezonie. Zniknęła na przykład wyspa z turbinami, ale jest za to więcej lądu i miejscówek na zachodzie. Jednym z punktów orientacyjnych jest sunięty skład, gdzie możemy znaleźć budowle z poprzednich map. Niebieski hangar z rozdziału pierwszego, drewniane krzesło z rozdziału pierwszego oraz kamienny rekin z rozdziału drugiego. Innym punktem, który możemy znaleźć w zachodniej części biomu, jest niepozorny z zewnątrz domek, lecz w środku ozdobiony jest nietypowymi rzeczami w fioletowo-złotych kolorach, jak drap pak z poduchą, dywan z podobizną miałśniaka, złota kuweta ze złotą łopatą i tak dalej. No to oczywiste, że drapalnia to dom miałśniaka. Czyżby jego postać miała powrócić? Niedaleko drapalni znajduje się grzybowe gniazdko zamieszkałe przez kwaczątko, metalmisie i przypulankę, które przez powstanie nowego biomu straciły stary dach nad głową w przytulnej przystani. Przy południowym krańcu biomu grzybowego ktoś założył farmę grzybów, jakby ich tam było za mało, a pod wodą przy jednej z plaż znajduje się właz. Wygląda on inaczej niż jakikolwiek inny właz, który do tej pory widzieliśmy. Kto wie, może będzie jakoś związany z fabułą. Dalej, mapa teraz tętni życiem w wielu kolorach. Przeróżne miejscówki zostały odrodzone, placówki UR zostały zamienione na przyjaźniejsze dla oka atrakcje, a sama wyspa jest w motywie lata, zabawy i relaksu. Przyjrzyjmy się większym lokacjom, za których wystrój są odpowiedzialni mieszkańcy wyspy Fortnite. Zalew zdobyczy został uwolniony od UR oraz zderzacza i został on przerobiony na jedną z wielu miejscówek od odpoczynku i zabawy. Można tu teraz pogrillować, pograć w piłkę, pooglądać i porobić graffiti, a wszystko to obok odsłoniętego punktu zerowego, który jest blisko powierzchni zalewu. Zniszczenie fortecy zderzacza przywróciło także naturalny obieg wody na wyspie. Nie zapomnijcie wpaść i poszaleć na zwariowanej kolejce górskiej Pani Misi w jaskini Ubawu. Tor na kulojazdy został specjalnie przygotowany na osoby uwielbiające smak adrenaliny. Przejazdy przez metalowe konstrukcje, tunele powietrzne oraz liczne wyskocznie zagwarantują dobrą zabawę. Sama jaskinia jest istną definicją imprezowego miejsca. Wiele przeróżnych barów, cysterny pełne siorba, dostarczone prawdopodobnie przez najlepszego kierowcę na wyspie, czyli Bananka, a głównym miejscem do wyszalenia się jest parkiet, na którym można tańczyć do wielu hitów DJ-a Glutka. W różnych punktach możecie dobyć kolojazdów, które teraz korzystają z systemu paliwa, ale nie powinno was to zbytnio powstrzymywać przed strzeleniem w nich po wyspie.
Po całej miejscówce rozsiane są także lunchpady, którymi możecie polecieć na przykład do odnowionej fortecy UR. A skoro już o fortecy wspomniałem, to została ona przerobiona na osiedle, w którym żyją mieszkańcy wyspy i jedyne co pozostało po przeszłości tego miejsca to wiertło UR. Cała miejscówka jest w kontenerach mieszkalnych i kamperach, na których jest wiele kolorowych graffiti, a na wiertle i kontenerach widnieją wielkie znaki pokoju. Dalej, odbudowa wykrzywionych wież ruszyła. Po starciu UR i Ślemki w tym miejscu ucierpiało wiele budynków i niektóre z nich całkowicie runęły. Do postawienia nowych konstrukcji Epic rozpoczęła akcję Podium 2.0, podczas której Fortnite'owi twórcy mogą projektować nowe budynki w trybie kreatywnym, a te, które zwyciężą, zostaną dodane do wykrzywionych wież i będą dumnie zastępować poprzedników. Żółty domek, który również ucierpiał przy walkach, także zostaje odbudowywany w tym samym miejscu, w którym stał poprzednio. Siódemka, w podzięce za zasługi w walce z UR, udostępniła mieszkańcom wyspy plażę schronienia, wody tej zatoki oraz główną wysepkę ze zniszczonym pomnikiem fundamenta. Piaski plaży, jak i podstawa pomnika są całe w przeróżne kwieciste i muszelkowe wzory, a na sam pomnik nikt nie szczędził farby. Nawet ta część głowy została pomalowana. Na wodach zatoki schronienia dostępny jest długi tor przeznaczony na wyścigi dla motorówek, które można obserwować w cieniu palm, zarówno tych prawdziwych, jak i dmuchanych. Jak kto woli. Nadeszła pora na mniejsze miejscówki i mniejsze ciekawostki. Od teraz większość posterunków UR i tego, co było związane z wojną, stało się kolorowe. Koniec z ciemnymi i nudnymi placówkami. Zniszczone sterowce także dostały dawkę farby. Droga niedaleko Jonesowiska, która została zniszczona podczas walk, jest teraz uporządkowywana i w niedalekiej przyszłości znowu będzie w pełni funkcjonalna. O, tutaj, niedaleko szosy Chunkersa, leży odłamek ręki mecha, który upadł tu podczas ostatniego eventu. Lewa ręka oryginalnego mecha za to została zasypana przez nowy biom. Na północnym brzegu wyspy znajduje się port oraz budowana jest tam jakaś nowa fabryka lub tartak. Na południowo-wschodnim brzegu swoje wakacje spędza kamienna rodzinka. Rodzice wypoczywają sobie na leżakach, syn buduje super zamek z piasku, a piesek zainteresował się łodzią. Może gdzieś odpłynął? Co ciekawe, mama kamień czyta książkę Cyphera PK. Ta sama książka została specjalnie dodana do gry w poprzednim rozdziale, w miejscówce, na którą zawsze latał Cypher PK. I wróciła. Tatuś za to popija sobie siorba. W tym miejscu, gdzie Bananek kiedyś miał wypadek, jego stary autobus dziwnie stoi pionowo podparty o ten słup, a wokół niego znajdują się stare samochody. Wygląda na to, że szykuje się powrót Transformersa stworzonego z samochodu. Dwie poprzednie wersje mieliśmy na dwóch poprzednich mapach, a teraz w jakiś sposób formuje się jego powrót. Trzeba poczekać, aż zaczną się łączyć. Niedaleko trójcinowego tartaku, przy zniszczonym posterunku UR, znajdziemy neutralnego strażnika UR, który porzucił chyba wszelkie nadzieje z pracą w urojonym reżimie. I co jakiś czas siada sobie na krześle, aby odpocząć. Pokazuje swoje rozczarowanie poprzez facepalma oraz co jakiś czas popłakuje. Wiele jego kwestii wskazuje na to, że żałuje straty pracy po tym, jak UR upadło. Zobaczmy, co u innych mieszkańców wyspy. Jako iż w karnecie bojowym tego sezonu pojawiły się nowe postacie, to niektóre NPC, które zamieszkują wyspę Fortnite, mają zaktualizowane dialogi. Gdy podejdziemy w jednym z nowych skinów, na przykład do Guaco, to otrzymamy dialog, który innej postaci by się nie wyświetlił. I co ciekawe, niektóre postaci przy rozmowie z Eevee z karnetu wspominają o tajemniczym syndykacie pokoju. Eevee należy do wcześniej nieznanej nam organizacji, która z nazwy nie brzmi groźnie, bo jest związana z pokojem, jednak postacie często wypominają tą przynależność, jakby było z nią coś nie tak. Pan Ciacho mówi, że po pierwsze wynosi się, a po drugie, że raz pracował z tą organizacją i sugeruje, aby uważać. Jonesy z bunkra sarkazmem wyraża to, że ma problem do syndykatu. Kaczucha nie chce mieć z syndykatem pokoju nic wspólnego. Sam początek mówi do Eevee, że na wyspie panują zasady. A wiecie, co się o nich mówi? Dalej, u Opoki możemy usłyszeć, że śledziła ścieżki Klombo, zanim tajemniczo zniknęły. Niestety, ale wraz z startem tego sonu po Klombo została tylko czaszka, a zapowiadałeś na to, że wrócą. Nie traćmy jednak jeszcze nadziei. Klombo kiedyś muszą wrócić. Nowe dialogi pojawiały się także pomiędzy członkami siódemki, a oto parę z nich. Wygląda na to, że Przybysz planuje pójść na emeryturę i chce się osiedlić na wyspie. Jeśli podejdziemy do naukowca jako początek, to usłyszymy od niego, że następny wróg nie przyleci tu sterowcem. Naukowiec może nawiązywać do drzewa rzeczywistości. Jedną z teorii jest, że drzewo to jest inspirowane drzewem światów Yggdrasil z mitologii nordyckiej, które łączy wszystkie światy. I dzięki połączeniu światów przez owe drzewo, tajemnicza postać z końca zwiastuna tego sezonu może właśnie obserwować świat Fortnite. Dzięki konceptom z poprzednich ankiet Epic Games znamy cały wygląd tej tajemniczej postaci i możemy spodziewać się, że będzie następną złoczyńczynią w drodze do zakłócenia pokoju. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!